Zostałem zaproszony dzisiaj na 20-lecie 4. Liceum Olkuskiego, szkoły znakomitej, która jest szkołą dynamiczną, świetnie prowadzoną przez obecnego dyrektora. Szkoła, która osiąga znakomite rezultaty nie tylko w konkursach o charakterze międzynarodowym, ale także i regionalnym. Szkoła, która wdarła się w sposób brawurowy do rankingu najlepszych szkół w Polsce. W obecnym rankingu szkoła ta zajmuje 4. miejsce w Małopolsce. Należy przede wszystkim podziwiać tę szkołę za ogromną pracę na rzecz drugiego człowieka. Myślę tutaj o wolontariacie. Znamienną rzeczą jest to, że szkoła ta ma wspaniałego patrona, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, człowieka, który oddał swoje młode życie dla umiłowanej ojczyzny. Myślę również, że ten patron przyświeca idei wychowania w tej znakomitej szkole olkuskiej. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim byłym dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, którzy przez te minione 20 lat przybliżali świat młodym ludziom, kształtowali charaktery, wychowywali ich w pewnym poczuciu wartości moralnych. To, co mówił Ojciec Święty, przyszłość należy do Was, czyli do młodego pokolenia. Panie Jezus, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w imieniu dyrekcji, w imieniu rodziców i z grona organizującego ten jubileusz 20-lecia szkoły przyjęli zaproszenie, zgromadzili się na tej Eucharystii. Bóg zapłać za piękną, wspólną modlitwę, za przygotowaną liturgię, za śpiewy, służbę. Wszystkim niech Pan Bóg błogosławi, niech to świętowanie radosne będzie piękne nadal i by to wejście w kolejny rok, kolejny jubileusz było wejściem z nadzieją. Dzisiejsza uroczystość jest wydarzeniem szczególnym w życiu naszej szkoły. 20 lat, jak każdą zresztą tego typu rocznicę, obchodzi się jednokrotnie. Chociaż zdawać by się mogło, że jest to okres niedługi w funkcjonowaniu placówki czy jakiejkolwiek instytucji, to przyznać trzeba, że był to czas, myślę, przez szkołę, przez nauczycieli i przez uczniów świetnie spożytkowany. Rozwinęliśmy się w tym czasie jako szkoła, osiągnęliśmy, myślę, dydaktyczny i wychowawczy sukces. Jednym z jego przejawów jest właśnie ta wystawa, na której się w tej chwili znajdujemy, na której możemy podziwiać obrazy naszych absolwentów, którzy raczkowali jako artyści pod okiem pana Stanisława Wywioła, który stał się dla nich prawdziwym mistrzem, autorytetem i natchnął ich do artystycznej pracy. Jeżeli chodzi o dzisiejsze uroczystości, przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim przybyłym na nie gościom, którzy zostali zaproszeni. Liczę na to również, że i absolwenci pojawią się na dzisiejszych obchodach tłumnie. A przewidzieliśmy dość, myślę, ciekawy i artystyczny program na ten dzień, który będziemy chcieli pokazać zarówno historię szkoły, nasze dokonania, ale przede wszystkim zaprezentować to, jakich mamy wspaniałych uczniów, którzy czasami sami z własnej inicjatywy potrafią wspaniale się zorganizować, wspaniale przygotować uroczystości i wystarczy im właściwie tylko taki delikatny, można powiedzieć kolokwialnie, przytyczek do tego, aby zrealizowali coś wspaniałego, coś, czym szkoła, a przede wszystkim oczywiście oni mogą się pochwalić. I dziś na uroczystościach w szkole będziemy mieli możliwość właśnie obejrzenia tego programu artystycznego. Będą oczywiście również absolwenci mieli możliwość spotkania się z wychowawcami, nauczycielami i mam nadzieję, tak jak już wspominałem wcześniej, że skorzystają z tego tłumnie. Będzie możliwość oczywiście także zwiedzenia szkoły, odświeżenia starych znajomości, powspominania i mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy na tym święcie będą obecni, będzie to czas radosny. W imieniu Zarządu Powiatu w Olkuszu i swoim własnym w tym uroczystym dniu pragnę złożyć serdeczne życzenia
dla wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych 4 Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. 20 lat istnienia szkoły, będącej następcą byłego studium nauczycielskiego, to nie tylko piękny jubileusz, ale także okazja do przypomnienia, że w ciągu tego okresu wasza placówka zaznaczyła swoją obecność w olkuskiej oświacie w sposób szczególny. Pragnę również w dniu święta szkoły symbolicznie uhonorować pracowników naszej szkoły, którzy związani są z 4 Liceum Ogólnokształcącym nieustannie od 20 lat. Proszę o odbiór jubileuszowych podziękowań następujące osoby. Dyrektor 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu składa serdeczne wyrazy uznania wraz z podziękowaniem za 20 lat zaangażowania w pracę edukacyjną i wychowawczą z młodzieżą naszego liceum. Następującym osobom. Pani Ewie Kulik. Pani Zdzisławie Łysłan. Pani Michalinie Gajowiec. Pani Wandzie Ciesi. Pani Małgorzacie Krzemień. Pani Janinie Dąsi. Panu Januszowi Popiołkowi. Panu Stanisławowi Wywiołowi. Pani Danucie Sobczyk. Może osobiście, ponieważ jest wśród nas w tej chwili nieobecna, ale również od początku funkcjonowania szkoły pracuje tutaj z nami pani Anna Zub. Myślę, że jej również będziemy. Nadeszła również chwila na wręczenie naszej szkolnej nagrody, jaką jest medal i tytuł mistrz oraz dyplomów tym uczniom, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w tegorocznych konkursach i zawodach sportowych. Tych konkursów, olimpiad i zawodów sportowych będzie w tym roku jeszcze wiele. Większość z nich wciąż jest nierozstrzygnięta i nasi uczniowie nadal walczą o najwyższe laury. Serca jak krzyż na pustym domu.
śmierci w dniu narodzin. Nauczyłyście wy nas wierzyć i to kostur nam na drogę i z nim się resztę burz przemierzy, których nam nikt nie wynagrodzi i których nikt nam nie zastąpi. Lata wy straszne lata boskie, jak dłoń śmierci w dniu narodzin, których nam nikt nie wynagrodzi i których nikt nam nie zastąpi. Lata wy straszne lata boskie, jak dłoń śmierci w dniu narodzin, których nam nikt nie wynagrodzi i których nikt nam nie zastąpi. Lata wy straszne lata boskie, jak dłoń śmierci w dniu narodzin. Usłyszeliśmy utwór oparty na jednym z wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wykonany przez Magdalenę Mączkę, laureatkę pierwszego miejsca w powiatowym konkursie Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.